Cześć, dzień dobry. Witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Czujemy już wiosnę, naprawdę robi się ciepło na dworzu, więc spławik i tyczka jak najbardziej aktualna. Ale zanim o tym Wam opowiem, zapraszam Was do naszego sklepu stacjonarnego oraz internetowego wędkarz.pro. Znajdujemy się w Radomiu na ulicy Przemysłowej 11. A teraz wracamy do tematu. Mowa o Competition CSX 1050. Competition CSX 1050 jest to wędka dla początkujących spławikowców, powiedzmy sobie wędkarzy, którzy chcą spróbować swojej siły w łowieniu na spławik bardzo precyzyjnym. Wędka jest na blankach NanoCore 48 milionów PSI. Pełna wędka składa się z 8 elementów. Przy całej długości jej waga to 1141 gram. Można powiedzieć, że już troszeczkę ciężka, aczkolwiek jest bardzo dobrze wyważona i nie czuć tej wagi. Co ciekawe, przy długości 7 elementów wędka już ma 782 gramy, więc widzicie, jak już zjechała z masy. I wtedy już jest, powiedzmy sobie, bardzo wygodna. Wędka stworzona dla początkujących, jak już wcześniej powiedziałem, czyli wybaczy Wam błędy, jakieś uderzenia, ma bardzo mocne blanki wytrzymałe, dzięki czemu jak się obsunie czy spadnie, zjedzie gdzieś z rolek, uderzy, na pewno nic jej się nie stanie, może się ewentualnie troszeczkę porysować, wiadomo. Co jeszcze warto powiedzieć? Wędka ma joint line'y, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda, czyli elementy, w których jak dokładnie musimy spasować wędkę, żeby po prostu, jak jest jej zakończenie, tak zwany kręgosłup, w tym momencie jest wyważona i dużo lepiej nam się trzyma. Jest dosyć szybka akcja. Co trzeba też wspomnieć, wędka jest matowa, dzięki czemu dużo lepiej i pewniejszy mamy chwyt. Na pewno jest pewnie, tak? Nie wyślizgnie Wam się. Ja już łowiłem na tą wędkę. Muszę przyznać, że miałem bardzo fajne wyniki i jestem miło zaskoczony, że w tak niskiej cenie można nabyć tak sensowną wędkę, tak? Już Wam pokazuję joint line'y. Rozłożymy ją może troszeczkę. Wędka oczywiście w 8 i 7 elemencie ma bardzo ładne malowanie, dosyć estetyczne. Tu sobie wyjmę końcówki. Tak jak już wcześniej wspomniałem. Piąty elemencik, chociażby każdy jest oczywiście oznaczony numerycznie. Tu już mamy czwarty, już troszeczkę lżejszy ten węgiel. A zrobimy trochę bałaganu. Do wędki mamy dołożony top z miejscem wzmocnionym dodatkowym oplotem, w którym możemy nawiercić sobie boczny slot, tak że będziemy bezpiecznie holować większe ryby na łowiskach komercyjnych. Co warto dodać, top jest teleskopowy, nienasadowy, więc też warto wziąć to wcześniej do uwagi, zawsze łatwiej nam troszeczkę je rozłożyć. Tak samo i szczytówka jest oznaczona tutaj, jak widzicie, numerycznie, jak ma się zejść. Więc też jest wszystko bardzo ładnie opisane przez producenta, wykonane bardzo estetycznie. I co też, jak wcześniej mówiłem, dosyć szybka akcja tej wędki, co na pewno przełoży się na pewniejsze hole ryb. Co jeszcze trzeba dodać? Wędkę możecie kupić w całym paku. W paku wtedy jest dostępne, są dwa topy, no bo jeżeli kupujecie samą wędkę, jest tylko jeden top. Do paku dołożony jest również, tak jak tutaj widzicie, niebieski pokrowiec oraz top do kubka ze szczytówkami. W pełnym zestawie macie trzy szczytówki. My tutaj akurat mamy jedną zapasową na stanie, dlatego że na chwilę obecną zestaw jest w oddzielnych elementach. Bardzo często nas pytaliście o tą wędkę, więc po prostu ściągnęliśmy na, że tak powiem, Waszą prośbę. A więc podsumowując, jeśli chcesz zacząć swoją przygodę z tyczką oraz jakimiś komercyjnymi większymi rybami, warto zacząć od najbardziej budżetowego modelu CSX. Jest to krótka wędka, na pewno sprawdzi się fajnie na niewielkich zbiornikach zaporowych oraz wąskich kanałach czy wąskich rzeczkach. Na pewno przyniesie dużo radości, także zwróćcie na nią uwagę przy wyborze swojej pierwszej wędki na spławik. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z całą ofertą oraz całym naszym asortymentem w sklepie wędkarz.pro.
Trzymajcie się. Cześć.